Hej Wam, my właśnie lecimy na niedzielne śniadanko. Ale chciałam Wam pokazać, że spadł śnieg i bardzo dużo. Patrzcie na nasz taras. Jak napada bardzo dużo, to będziemy lepić tutaj bałwana. Jestem w czapce, bo moje włosy już są tak tłuste, że nawet nie chcę Wam tego pokazywać. Ale właśnie czekałam specjalnie do dzisiaj, bo przyszło do mnie coś, co zamawiałam jakiś czas temu. Ale o tym później, jak wrócę właśnie tutaj do mieszkania, bo trzeba idzie do studia, to nagramy sobie test pewnej bardzo, bardzo ciekawej rzeczy, którą ja też jestem zainteresowana tak naprawdę od dawna, ale cena mnie bardzo odstraszała, ale w końcu stwierdziłam, że dobra, kupuję i przetestujemy sobie razem, najwyżej zwrócę. W ogóle mogę Wam pokazać trochę tak naprawdę mieszkanie i pokażę Wam właśnie ten pokój. Jeden z moich ulubionych. A tutaj kupiłam właśnie takie plakaty z naszych ulubionych anime. Więc to możecie sobie zobaczyć. A pokazuję szafkę twoją, to znaczy naszą. Jaki syf? Przecież tutaj jest wszędzie pięknie posprzątane. Ale na moim tym nie jest. Na biurku nie jest. A ja chciałam pokazać figurki. Mi się go kiedy taka mżabuj się narazisz? Dzisiaj. No nie chciałaś jej brać. Ale chcę ją już. Ty skejciku mały. Kolekcja wszystkich miśków, figurek, żab, które dostaje żaba na koncertach. Także to wszystko tutaj jest. No od fanów wiadomo, od fanów, od kogo. Także wszystko tutaj ładnie siedzi, podczas gdy jest grane w Lola. Moja strona oczywiście jest bardziej czysta. No ale też tutaj mamy motyw anime. I tutaj moja ulubiona szafeczka z wszystkimi torebkami. Cześć widzowie Lili! Przedstawię Wam teraz jakie figurki i postacie znajdują się w naszej wspólnej gablotce, ponieważ razem z Lilą zbieramy, znaczy oczywiście ja zacząłem, ale Lila się wkręciła i też czasem mi prezentuje różne Funko Popy. A niedługo święta. A ja jej też czasem prezentuję. No to zaczniemy od takich figurek, co się nie mieszczą, po prostu by zajęły wszystko. No to tego Shenrona z Dragon Balla, który jest Funko Popem, ale takim właśnie gigantycznym, dostałem na urodziny. Ty mamy z My Hero Academy 2, która jest żabką oczywiście, więc dlatego chcieliśmy ją kupić. No bo najfajniejsza jest, ja ją najbardziej lubię. L z Death Note'a. Wiadomo, wspaniała postać. To jest cała półeczka postaci z anime. Z Dragon Balla bardzo dużo jest postaci, po prostu w Polsce zwyczajnie w Empiku na przykład najczęstsze to są Funko Popy z Dragon Balla, ale udało się zgarnąć też kilka innych, na przykład z One Piece'a, Don Quixote, Don Flamingo oraz z Naruto, po prostu Naruto i no z My Hero Academia też mamy tutaj All Might'a i All For One. Więc fantastycznie zrobisz taki reportaż tutaj. Więc po prostu tutaj są nasze figurki z anime, jest Sasuke, jest Deku też z Boku na Hero, więc no takie ulubione nasze anime są tutaj. Chociaż no wiadomo, jeszcze byśmy musieli mieć Hunter x Hunter, dużo, dużo figurek. No tutaj mamy no i Hunter x Hunter, nasze ulubione anime. Tak jest. Na razie zasłonięta szafką, ale to znaczy półką, ale ona właśnie będzie tutaj na górze, żeby było właśnie więcej miejsca. Dobra, to są z kolei postacie z DC Comics, tylko z filmów DC Comics. A na dole mamy takie postacie z reszta świata. No i tu mamy z Gry o Tron, trzy postacie. Mariah Carey, All I Want for Christmas. No to ona powinna teraz jakoś na wystawce. Stać, tak, nie? Stać chyba musi u góry jakoś, skoro jest takie świąteczne. Także to jest nasz gamingowy pokój. A teraz idziemy... idziemy na niedzielne śniadanko. Ała. Chciałam Wam pokazać nowe buty, jakie sobie ostatnio kupiłam, różowe. Kaloszki do skakania po kałużach. Są z Pull&Bear, ale są strasznie niewygodne. Strasznie. Niestety. Właśnie takie... Kalosze. Takie sztywne są strasznie i takie wąskie. Wziąłam chyba rozmiar 35, więc może dlatego. Ale no ciężko się. Mały rozmiar wzięłaś i dlatego. Znaczy nie do końca za mały, bo mam dużo miejsca jeszcze tak na długość. Ale wąskie są po prostu, nie
Może mam jakieś... Może mam jakieś szerokie stopy. Cieszę się, że mam takiego fajnego chłopaka. Że nie boi się jechać w różowym samochodzie. Nie wstydzi się, bo zna swoją męskość. Ja się jaram, że jeżdżę z różowym samochodem. Ja też się jaram. Jaram się tym samochodem. Lepszy niż jakiś taki kurwa szary. No, to prawda, to prawda. Pecha! Wracam właśnie do domu. Uberem i niedobrze mi. Pokażę wam jeszcze moją niedzielną stylizację na śniadanie. To jest ta czapka, o której wam mówiłam, że nawet nie wiem skąd jest, była w jakiejś paczce. Tutaj futerko z Dollskill. Ta bluza też jest z Dollskill, z takiej kolekcji z My Little Pony. Pod spodem mam czarną piżamę. Tutaj mam szare dresy, które są właściwie takim dresem po domu, bo już są sprane. No i te różowe buty. Właśnie wziąłem prysznic i zabieramy się za testa. Więc czas na paczkę. Jest to oczywiście Dyson. Mam nadzieję, że wziąłam odpowiednią paczkę, bo mam stertę paczek, ale będziemy ją otwierać tą stertę, w sensie innego dnia. 2200 zł. Suszarka. Zobaczymy, o co w tym chodzi, czy rzeczywiście jest to warte takiej ceny. Jeżeli nie, to po prostu to zwrócę. Ale rozmawiałam z kilkoma osobami, które właśnie mają Dysona i mówiły, że Dyson zmienił ich życie. Dobra, pokażę wam, jak to wygląda, bo wygląda jakby widać, że to było drogie. Wygląda to tak. Tutaj mamy różne głowice. I ja na razie totalnie, kompletnie nic o tym nie wiem, więc od czego by tu zacząć? Czy mamy jakąś instrukcję? Dobra, włosy mam rozczesane. I zaczynam od tej normalnej końcówki. I to robię takie wstępne suszenie, bo później będziemy robić stylizację. Jeszcze nie wiem, jakby nie wiem czym, ale na razie suszymy. Jakie to jest w ogóle takie, nie wiem, luksusowe. Dobra, i wiecie co, przypomniało mi się, że jak zamawiałam to, to wyświetlił mi się jakiś TikTok jakiejś dziewczyny, która pokazywała, jak ona używa tego, więc wejdę sobie po prostu na nią, bo wydaje mi się, że ona też nie miała jakichś takich krótkich włosów, tylko właśnie dłuższe. Zobaczę po prostu, czego ona używa, którejś końcówki takiej najpierw wygładzającej, tylko skąd ma wiedzieć, która to jest? Bardzo wygładzająca, żeby nie było po prostu tych takich odstających włosków. No i mogę realnie rzeczywiście zauważyć, że są wygładzone. Coś, co na pewno mogę już powiedzieć, to to, że wysuszenie tym, ogólnie tym pierwszym, zajęło mi przez pół czasu mniej niż normalną suszarką. Dobra, zastanawiałam się, którą mam wziąć, bo jakby są dwie takiego samego rozmiaru i znam sprawę, że to jest prawo i lewo, że jedno się kręci w tą stronę, drugie w tą. Całkiem ciekawe rozwiązanie. Dobra, weźmy sobie takie pasmo, nawet nie wiem, czy wziąłam dobrą stronę. Zajmie mi troszkę opanowanie tego, ale co jest fajne, ja myślałam, że to się kręci, a to się nie kręci, tylko to zasysa te włosy. I patrzcie, mam takiego loczka. Chyba muszę wziąć, brać grubsze pasma po prostu, żeby to wyglądało lepiej, ale później tak to rozczeszamy, co nie?
wam powiem, że to jest naprawdę proste. Jakby muszę też to ogarnąć bardziej, ale to jest proste. Na przykład ja nie umiem sobie sama suszyć włosów na szczotkę. Nie wiem, po prostu jakbym miała trzy ręce, to może, ale jakby nie jestem w stanie. Ta-da! Nie no, dobra. Teraz biorę coś takiego. Ja nawet nie wiem realnie skąd to mam, ale rozczesuję właśnie zawsze pokręcenie włosy czymś takim, że na razie jest ok. Oczywiście to trzeba dopracować. Teraz daję taki olejek, żeby właśnie trochę wygładzić te włosy. No ale kurde. Bardzo mi się podoba, bo to wygląda tak naturalnie, tak... Podoba mi się, wiecie co? Podoba mi się ta grzywka, że ona tutaj ma objętość i realnie jakby ta suszarka to zrobiła, bo ja nie jestem w stanie sobie na przykład dokówką zrobić czegoś takiego. Podoba mi się, muszę na pewno też się dopracować. Ogólnie tutaj bardzo mi się podoba, tylko muszę dopracować, wiecie, te mniejsze jakieś włoski, żebym wiedziała po prostu co jak łapać, ale na razie jestem bardzo zadowolona. Podoba mi się to, że tutaj nie wchodzą włosy, a w szczotkę normalną, w suszarkę normalną wchodzą od dołu i strasznie mnie to denerwuje, bo się tego boję. I powiem wam, że to jest jakby nie oszczędność pieniędzy, ale niesamowita oszczędność czasu, bo realnie zrobienie takich włosów zajęłoby mi z umyciem razem i wysuszenie, i pokręcanie, i wystylizowanie, to by mi zajęło z godzinę pewnie, może trochę mniej niż godzinę. A tutaj myślę, że w 20 minutach się ze wszystkim zmieściłam, coś takiego. I właśnie widziałam, że to jest spoko sposób, nawet jak nie macie mokrych włosów, tylko sobie popsikać, żeby były wilgotne i później sobie wystylizować je nawet rano. Teraz je zrobiłam na noc i one tak realnie nie wytrzymają, bo po prostu się odbiją od spania, ale jutro rano je spsikam i wystylizuję na nowo i zobaczymy. Na razie jestem super podekscytowana i zobaczymy, co dalej będę mogła z tym zrobić. Także to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Dajcie mi znać, czy kupiłybyście coś takiego, bo ja sama podchodziłam tak do tego, ale w sumie teraz jestem całkiem zadowolona, że to mam i na pewno zostawiam i będę kombinowała dalej. Także z mojej strony to tyle, widzimy się niedługo, chciałam powiedzieć. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Pa, pa!